Dobry wieczór wszystkim. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. Słuchajcie, a dzisiaj taka będzie nietypowa noc. Nietypowa noc, słuchajcie, no pełno zakupów. No i ja tutaj jestem teraz ulokowany w moim nowym namiocie. W moim nowym namiocie jest to namiot. Nie to, żebym reklamował. Fjord Nansen Tordis 1, czyli jedyneczka, ale powiem wam, całkiem spoko, jest trochę w niej miejsca, nie ma tragedii. Jestem rozbity niestety na razie testowo na moim tarasie, więc w razie czego mogę wrócić do domu. Co dalej? Co mamy? Czyli tak, namiot jest. Teraz kupiłem do tego maty. No, w sumie człowiek się naczytał dużo pierdół, dużo informacji. No i albo będzie mi ciepło, albo będzie mi zimno. No i ten indeks izolacyjności. Wziąłem czwóreczkę. Sądzę, że to w zupełności starczy. 3,5 cm grubości. Leżę na tym teraz. No, kurde, cieplutko jest. Ja jestem w sumie w krótkim rękawku na razie. Tak jak powiedziałem, w razie czego koc mam za sobą. Jeszcze brakuje mi, słuchajcie, brakuje mi jeszcze fajnej poduszki do tego. Może kiedyś kupię. No ale na razie noc ma być około, no niech spadnie nawet do 10, do 9 czy 8 stopni. Zobaczymy, jak będzie się to wszystko sprawowało. Śpiwór, słuchajcie, śpiwór. Jaki mam śpiwór? No śpiwór mam najzwyklejszy, dziadowski śpiwór, stary. No na razie czekam na dostawy. Jutro powinna mi dojść ze śpiworem. Śpiwór kupiłem, no typowo taki letni, czyli tam zakres temperatur bodajże ekstremu to jest chyba tam poniżej 5 stopni. Komfort chyba od 9 do 20, no i powyżej tam chyba do 25 stopni. Także taki nie za drogi i obejrzymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. Na razie jest mi już w tym namiocie gorąco, no ale jestem pozasuwany i jeszcze, słuchajcie, czego mi brakuje? Lampki, porządnej lampki, bo teraz jaką wziąłem rowerową, aby cokolwiek nagrać. Czyli lampki mi brakuje, poduszki i jeszcze w tej chwili tego śpiworu. Ciuchy, no w sumie gdybym chciał gdzieś nocować, no to też jakieś ciuchy odpowiednie by się przydały. Znowu wydatek. Całość za to, co zapłaciłem, no to wyszła mi około, czekajcie, namiot 500, był nowy, gościu sprzedawał na Eliksie, nowy, nieużywany, no niestety bez gwarancji, dałem za niego 500 zł. No ta mata, no to taka, znowu był problem, bo albo ultra i mały i z małą wagą, ja wziąłem taki pośredni, dałem 300. Sądzę, ten współczynnik izolacyjności się przyda. No i śpiwór wziąłem tak około bodajże 100, po 500, 800, no 900 zł za samo to, plus jeszcze dojdzie do tego poduszka i jeszcze jakieś tam inne pierdoły, no to zobaczcie, jaka kwota się z tego robi. Niestety. No i później teraz będę kombinował niedługo, jak to wszystko upchać na rower. I tu znów zagwozdka będzie ciekawa, jak to wszystko zmieścić. No i już kombinacje znowu kolejne. No. A kobieta swoją drogą też, chłopie, ty jesteś chyba głupi, coś ty znów nawymyślał. No nawymyślałem znowu takie rzeczy, że będzie mnie kobieta miała dość. Gdzie ty będziesz nocował po lasach? Nie wiem, mówię, nie wiem, gdzie będę nocował. No gdzieś będę nocował, zobaczymy. To na razie tyle. W namiocie jest ciepło. Na razie się nawet nie muszę przykrywać. Muszę coś odsłonić. No a później reszta zobaczycie w plenerze kiedyś, jak ja będę to wszystko rozkładał. A rozkładanie jest bajecznie proste i bajecznie szybkie. Namiot 1,9 kg. No i fajna sprawa, jest naprawdę bardzo fajny namiocik. Można sam tropik rozłożyć, a później dopiero w razie deszczu można się rozkładać całą tą moskitierę z tym całym dołem. Dobra, słuchajcie, to na razie jest tyle.
Widzicie, jak światło tutaj z latarki leci. No i co? Do rana zobaczymy, jak mi będzie ciepło, czy mi będzie zimno, czy mi będzie ciepło. Nara. Dzień dobry, witam wszystkich po nocy. Słuchajcie, wszystko dało radę. Wszystko. Ja, jak widzicie, spałem w krótkim rękawku. Śpiwór byle jaki, stary. I mata, dużo. Zrobiła roboty. Naprawdę cały czas grzała mnie w plecy. Super, naprawdę super. Teraz temperatura jest w namiocie, nie wiem nawet ile, nie mam termometra, ale na dworze jest no, dosyć chłodno. A ja w tym, w czym spałem, było mi elegancko. Było mi po prostu dobrze. Dzisiaj przyjdzie mi śpiwór. Więc dzisiaj wypróbuję nowy śpiwór i będę widział różnicę między starym śpiworem a nowym. To by było na razie tyle. Później wam pokażę, jak mój ten sprzęt cały wygląda. A teraz idę na poranną kawę. W ten sposób prezentuje się mój namiot. Jedyneczka tarasowo dzisiaj. Zobaczcie. Stelaż zewnętrzny. Proszę. Krótka prezentacja. I w środku. Tu macie tą całą moskitierę. Jest odsuwana. Proszę. Odsuwana jest. No i mata. Już wam wyciągnę i pokażę wam, jak ona się prezentuje. Camp Mat SI, rozmiar regular. Trzy i pół centymetra grubości. Super, grzało w plecy elegancko. A w środku jeszcze, zobaczcie, tu mamy wywietrzniki. A środek prezentuje się właśnie w ten sposób. Tutaj można sobie podwiesić lampkę, cokolwiek. Tam są kieszonki. Tu mamy wejście na przedsionek. Tam jakieś graty można, buty położyć. I tutaj się prezentuje to w ten sposób. Całość zamykana elegancko. I tam jest drugi wywietrznik. Nic się nie działo w nocy. Super sprawa. Dzisiaj kolejny test śpiwora. Tak jak widzicie, dotarł dzisiaj do mnie śpiwór i tak się on prezentuje. Zaraz wyjmiemy. Tu macie proporcje. 55 w najniższym, u góry 80 cm i na długość 215. Zakres temperatur. Proszę bardzo. Zobaczymy, co będzie to dzisiaj warte w nocy. Zaraz to rozłożę i wam pokażę, jak wygląda. No, wygląda tak. Mumia. Tu mamy suwak po całej długości. No. Zobaczymy, jak się będzie prezentował. Dosyć taki, wchodziłem do niego, to dosyć taki ciasnawy się wydaje. No, ale
wieczór niebawem będziemy testować. Dzisiaj druga noc. Druga noc, tylko w innym składzie. W innym składzie, czyli dzisiaj mam ten śpiwór, co Wam pokazywałem na zewnątrz po południu. No i zobaczymy, jak się dzisiaj sprawuje. To będzie dzisiaj druga noc i ostatnia tutaj ten biwak tarasowy, że tak powiem. No ale sorry, no wybaczcie, no muszę to wszystko przetestować, aby mniej więcej, jak się już wybiorę, mieć pewność, że w miarę wytrzymam i nie zmarznę. Także lepiej wypróbować, zwłaszcza, że nigdy w sumie na takie biwaki w takim czymś się nie wybierałem. Byłem owszem pod namiotami, no ale to już sprzęt był inny troszeczkę, nie taki minimalistyczny jak to, co w tej chwili jest. No także muszę to wszystko wypróbować. No a jak będzie, no to powiem Wam oczywiście zaraz, jak się przebudzę rano. No i sprawdzimy, czy ten śpiwór nowy dał sobie radę w porównaniu z tym starym, co miałem poprzedniej nocy. Mam nadzieję, że technologia to technologia i to jakoś fajnie wyjdzie. Także będziemy widzieć i no i zobaczymy, jak będzie w nocy. Noc ma być ciepła, około tam ostatnio, dzisiaj rano obudziłem się, to było 8, a dzisiaj ma być powyżej 10 troszeczkę, także może no, zobaczymy, jaka będzie różnica temperatur. No wiadomo, że to nie są takie same warunki jak gdzieś w lesie, czy gdzieś no, na trawie, nie wiem, gdziekolwiek indziej, inna wilgotność. Także ja tu mam taras suchy i jeszcze pod to mam taką płachtę, także no, też troszeczkę chroni od chłodu. Natomiast no ta ta mata jest rewelacyjna, no grzeje niesamowicie. Dobra, koniec gadki i do rana. No a w międzyczasie po południu takie z żoną tam były różne przegadywania odnośnie tego, czy to mi wszystko było akurat potrzebne i co ja wyrabiam. Coś wyrabiam, coś robię. Coś trzeba w życiu robić. Innego. Aby raz spróbować. Dobra. A, kupiłem to, jeszcze Wam powiem, po to chcę jechać nad morze. 3 dni nad morze. Wyjechać, dojechać. I zrealizować swój cel życiowy taki. A, jak to będzie to? Na razie. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć. Do rana. Dzień dobry wszystkim. Koniec dzisiejszego testu. Drugiego. 5 rano. Śpiwór. Niesamowicie zdał egzamin ten nowy. Praktycznie byłem cały czas odsunięty. Jako, że on taki cieniutki, myślałem, że zmarznę, ale naprawdę ekstra. Może matę troszeczkę za mocno napompowałem, no ale jakoś przeżyłem. Także sprzęt sprawdzony i na temperatury dodatnie na pewno się przyda i no i nie zmarznę. Dobra, słuchajcie, jest godzina 5, tak jak powiedziałem. Muszę to wszystko teraz spakować i do roboty. Także tyle z tego filmu i kiedyś muszę się wybrać na jakąś wycieczkę i zrobić biwak rowerowy, a nie tarasowy. No i proszę bardzo, tutaj cały sprzęt tak się prezentuje. Z tej strony mamy stelaż do namiotu, tropik i środek namiotu z moskitierą. Tutaj nasza mata oraz śpiwór. No i słuchajcie, to musimy wszystko teraz upchać i za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało po spakowaniu. Wszystko trzeba będzie zabrać na rower. To co? Pakujemy. No i udało mi się to wszystko spakować od największej rzeczy do najmniejszej. To jak widzicie, tutaj jest namiot, tutaj mam stelaż, jeszcze nie wiem, czy go będę woził w środku, czy też w innej torbie pod ramą.
bo idealnie mi się akurat mieści. Tutaj dalej spakowałem matę, no i najmniejszy śpiwór. No i to są wszystkie te rzeczy, które jeżeli będę się gdzieś wybierał, no to będę musiał je zabrać. Tak to się wszystko prezentuje. Teraz kwestia, gdzie ja to wszystko upcham na rowerze. Tak się prezentuje mój sprzęt biwakowy. Na razie testowałem go na tarasie i ten film będzie zatytułowany Tarasowy biwak. Sprzęt się sprawdził, nie było mi zimno i co tu dużo mówić, głupi film, który może pójdzie w eter, a może nie, nie wiem, ale chyba go wstawię na kanał i możecie się pośmiać ze mnie. Także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, Radio Bike, cześć.